siemanko, niezłe dzianko. Dzisiaj kolejny dzień. Chciałbym porozmawiać na temat pierwszego spojrzenia. Czegoś, co w Polsce może nie jest aż tak bardzo popularne, chociaż wiem, że jest coraz bardziej popularne, ale tu w Anglii jest popularne, w Stanach jeszcze bardziej, w Kanadzie bardzo, w Australii bardzo popularne. A więc pierwsze spojrzenie. Po pierwsze, co to jest pierwsze spojrzenie? A więc jest to spotkanie, pierwsze spotkanie młodych, którzy decydują się zobaczyć się przed ceremonią ślubną i wtedy też następuje również ich krótka sesja, jest wiele emocji, czasem wymieniają się słowami, prezentami jakimiś, czasem wymieniają między sobą jakieś listy, które napisali wcześniej, jakieś mowy, jakieś intymne lub też prywatne bardziej spostrzeżenia, coś, co chcieli sobie powiedzieć. Często ten moment pierwszego spojrzenia jest bardzo prywatny, więc ja zawsze chcę, żeby był jak najbardziej prywatny, jak tylko się da. Powiem, że około 30% z naszych par decyduje się na takie coś. Wydaje mi się, że coraz więcej par decyduje się właśnie na coś takiego jak pierwsze spojrzenie. No i w jaki sposób organizujemy coś takiego? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, chcę, ażeby to było jak najbardziej organiczne, jak najbardziej intymne, jak tylko się da. Jest to ich chwila i chcę, żeby tak została. Najgorsze jest to, jak jakiś fotograf lub też często kamerzyści, niestety, z bólem serca, ale chcą zrobić z tego wielką produkcję, ustawić nie wiadomo ile kamer, albo również i powtarzać ten moment. Ja staram się tego nie robić, nie robię tego w ogóle, nie powtarzam, bo tego się nie da powtórzyć, ale rozumiem, że czasem do filmu trzeba to powtórzyć lub też, że coś nie wyszło, nie zostało ujęte. Więc no, można powtórzyć, żeby ktoś podszedł, zrobił coś, ale właśnie do rzeczy. Więc jak staramy się to zrobić? Staramy się ustawić pana młodego, jeżeli jest to oczywiście para mieszana. Pana młodego staramy się ustawić w miejscu, gdzie dużo ludzi nie będzie przechodzić, jeżeli jest jakiś hotel, czy to jakiś park. Więc miejsce, gdzie nie będzie dużo ludzi się kręcić. Poza tym ustawiamy go w najlepszym możliwym świetle. Ustawiamy go plecami do miejsca, gdzie przyjdzie panna młoda i drugi fotograf, czy to druhny, czy ktokolwiek inny członek rodziny idzie po pannę młodą. Panna młoda podchodzi i staramy się uchwycić reakcję młodego. Od tamtej strony, od tej strony, w zależności czy robimy we dwoje, czy robimy w pojedynkę, ale panna młoda podchodzi do pana młodego, często dotyka go po ramieniu i pan młody się odwraca i to jest moment właśnie na uchwycenie reakcji, na uchwycenie tych momentów emocji. Ja używam do tego zawsze 70-200. Dlaczego? Ponieważ jestem w stanie zrobić trochę szerzej, trochę wężej, a jestem dalej, więc 70 jest dla mnie wystarczająco szeroko, ażeby było szeroko. Jeżeli również jestem dalej, wystarczy, że ruszę się troszeczkę po promieniu koła i jestem w stanie uchwycić również pannę młodą, jeżeli robię to sam. Jeżeli jestem bliżej, oczywiście potrzeba, żebym wykonał ten ruch troszeczkę szerzej i wykonał jakby więcej kroków i również i wszedł w ten moment. Pierwsze spojrzenie również jest spojrzeniem, gdy ojciec, tata panny młodej widzi ją po raz pierwszy i również robię to w ten sposób, że ojciec panny młodej wchodzi do pokoju, gdzie ona jest, lub też ona wychodzi z pokoju, w którym była przygotowywana, a ten tata, mama, czy grupa ludzi, przyjaciele, rodzina czekają w tym miejscu i żeby bardziej sfotografować ich reakcję niż reakcję panny młodej, ponieważ ona jakby widzi siebie, a oni zobaczą ją pierwszy raz. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie moment ten jest bardzo intymny i chciałbym, żeby pozostał bardzo prywatny. Często para młoda mówi, że zrobimy pierwsze spojrzenie, ale nie chcemy fotografa, nie chcemy wideografa. Ja również to respektuję. Nie mówię im, słuchajcie, chcę tam być, chcę to sfotografować lub też powinniśmy mieć to sfotografowane. Nie. Jeżeli chcą, żeby to tak pozostało, wiedzą, że na przykład rozkleją się bardzo i nie chcą mieć tego uwieśnionego, absolutnie nie ma problemu.
tak jak wspominałem w innych filmach, uważam, że para młoda nie powinna jakaś specjalnie googlować czy patrzeć na Pinterestie, w jaki sposób to zrobić. Staram się, ażeby to było ich własne wyobrażenie o pierwszym spojrzeniu, a ustawiam ich tylko, mówię, że zróbmy to tu czy tu z punktu widzenia fotograficznego, z punktu widzenia lepszego tła czy najlepszego światła przede wszystkim, ażeby uchwycić ten cały moment właśnie w sposób najlepszy możliwy z fotograficznego punktu widzenia, a reszta pozostaje w ich kwestii, jeśli chodzi o samą sferę emocjonalną i w jaki sposób będą to przeżywać. Z tym Was zostawiam. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.